меня такая порнуха. Хочу ты увидеть. А ну давай, давай! А черную ты уже ебал? Нет, я еще никогда бабы не ебал. Ты никогда бабы не ебал? Я никогда бабы не ебал. Ты никогда бабы не ебал? Наверное, ты педик, да? Да? Да, да. Лежалам на тим жвіже, на тим венглу, на тим коксі. Тільки ж ти в тим часі лежалась в шпиталу, насипав і ядлась зубки млечне. Jeżeli to prawda, to nie chcę cię znać. Prawda, prawda. Podwójny margines. Dwa razy, że biedniutko, dwa, że na emeryturze. Więc trzeba sobie swój mały świat wytworzyć. Tak, tak, tak. Teraz to już nie to. Nie ma żołnierzy, nie ma parku. A pedały? Pedały bawią się w eleganckim i nowoczesnym barze. O. W którym modnym jest bywać każdemu. Pełno tam dziennikarzy, artystów, reżyserów. Godzinami z nudów czytałyśmy wypisane na szybie słowo orbis, które od wewnątrz wyglądało odwrotnie. Sibro. Sibro. Najpiękniejsze słowo świata. Piękna Helena i Jessica, która pierwsza dostała. Zaczynały w tym barze mrugać do nieznajomego, stawiać mu koniak. Wszystkie czekały na wyjątkowe trafy. Na to, co zdarzało się raz na rok. A może i rzadziej. Mianowicie na to, że drzwi się otworzą i zza ciężkiej, czerwonej kotary wejdzie tam jakiś... żołnierz. Gdzie teraz? Podziewają się te rachunki z 88. Gdzie te wszystkie lepki od słodkich torcików i brudne od papierosowego popiołu historie? Gdzie te wszystkie piersi, pomiędzy którymi dyndało zapewne jakieś bursztynowe serduszko? Pijane, dobre serduszko. Pełne zrozumienia dla wszystkich spraw. Już nie te lata, dupa już zwiędła. Gdzie te niegdysiejsze śniegi? Boże, wariatka, kobieto szalona, zostaw! Ognia w tych historiach nie brakuje.